ulicznej sondzie zapytaliśmy mieszkańców Schowy, w jaki sposób chcieliby obchodzić 11 listopada w swoim mieście. Było widoczne po prostu, że jest świętowane, nie? O to chodzi głównie. No żeby młodzież troszkę, młodzieży przekazać tamte lata, żeby wiedzieli co to, jakie to święto, dlaczego go trzeba obchodzić. Czy uważa Pani, że obchody 11 listopada są potrzebne we Wschowie? No raczej tak, no bo to jednak takie święto jest, że... No żeby ludzie pamiętali o tym, prawda? A w jaki sposób chciałaby Pani, żeby to obchodzono we Wschowie? Znaczy nigdy się na ten temat nie zastanawiałam, nigdy o tym nie myślałam, bo jednak no, ludzie starsi bardziej o tym pamiętają i bardziej pilnują tego święta. Ja wiem, trochę uroczyściej. Żeby coś się działo, jakieś występy, żeby były, no nie wiem, czy akurat będą. Może trochę uroczyście, bo to jednak jest święto, nie? No powinno być coś w szkole, jakiś apel czy coś, no... A w sam dzień? W piątek, kiedy jest wolne? No, to nie wiem. Coś powinniśmy iść na pewno na jakiś cmentarz czy coś, no bo to chyba o to chodzi, co nie? Może jakoś w kościele jakaś msza czy coś. Tak, myślę, że powinien być pochód jak we Warszawie. Z flagami, tak, śpiewy patriotyczne i koncerty orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Całą myślę. Uroczyście, no nie wiem, no uroczyście, każdy powinien to święto uczcić i tyle, no tak jest moje zdanie, nie? No uroczyście na pewno, nie? No, coś więcej? Jakiś festyn, żeby był. No, może jakaś inna forma, nie taka tradycyjna by się przydała. Pojawiały się odpowiedzi o marszu, o jakimś festynie, co wy nas? No, o, coś takiego na przykład. Taka radość by szła na ulicach na przykład. No.